Niektóre z najważniejszych osobistości, jak Marek Czakon, zmarły i pozostawiły po sobie dziedzictwo. Ich wpływ trwa długo po tym, jak opuszczą nasze życie, niezależnie od tego, czy są to piosenkarze, czy aktorzy, którzy ożywiają postacie w filmie. Świętuj z nami tych niezwykłych ludzi i dziedzictwo, które pozostawili po sobie dla świata. Zmarła w niedzielę 28 kwietnia 2024 roku. Marek Czakon. Napastnik reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jego rodzicami są znani łyżwiarze, figurowi Barbara i Marian Czakoni. Zdobył kilka trofeów podczas swojej jedynej kariery w tym sporcie, czyli od 16 roku życia do 17 roku życia. Rozpoczęcie kariery piłkarskiej opóźnił do 21 roku życia. Opolskie Biuro Spraw Wewnętrznych Województwa Opolskiego odkryło jego tajną działalność w SB w 1984 roku. Kiedy był znany jako długi. On i Tamperin Ilves zdobyli Puchar Finlandii i byli czołowymi strzelcami ligi w sezonie 1990-91 w Weichhausliga. Przeszli do historii, będąc pierwszymi polskimi zawodnikami, którzy przewodzili najwyższej lidze pod względem bramek zdobytych podczas meczów za granicą. Do historii przeszedł w 1968 roku jako pierwszy polski muzyk występujący w Ameryce, łącząc siły z Jauszem Kowalikiem. Yukio Kasaja. Japoński skoczek narciarski, który zajmował pierwsze i drugie miejsce w zawodach międzynarodowych i olimpijskich. Po triumfie w Japonii w 1964 roku jego kariera przybrała dramatyczny obrót. W 1969 roku zrobił to kilka razy. 18 turniej czterech skoczni był jego pierwszym i dotarł do Obersdorfu, gdzie w klasyfikacji generalnej zajął dwunaste miejsce. W aż trzech konkurencjach dwudziestym turnieju czterech skoczni, który odbył się w Obersdorfie, Innsbrucku i Garmisch-Partenkirchen, zajął pierwsze miejsca. Co więcej, zdobył tytuł mistrza w klasyfikacji generalnej. Pomimo szansy na wygranie wszystkich czterech konkurencji w jednych zawodach, ten skoczek narciarski zdecydował się nie brać udziału w turnieju w Bischofshofen i wycofał się przed jego rozpoczęciem. Ich odejście było bezpośrednią konsekwencją odbywających się jednocześnie w Sapporo w Japonii zimowych Igrzysk Olimpijskich 1972 i Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym. Pokonał innych japońskich łyżwiarzy Akitsugu Konno i Siji Aochi i zdobył złoty medal na średniej skoczni. Z niemal dziesięcioma punktami straty do zwycięzcy, Wojciecha Fortuny na ogromnym stadionie zajął ósme miejsce. Kasaja zdecydował się opuścić baseball w 1976 roku w wieku 33 lat, aby zostać doradcą organizacyjnym i nauczycielem.